przyszły ciotki, przyniosły zaproszenie na wesele tutaj do rodziny. Ona jest Niemką, on jest Turkiem. Na 2 lipca lecimy na imprezę, Elonie! Będziesz tańczyć? Mama założy ci sukienkę. Tą białą taką, piękną, co? Wow! Także takie zaproszenie. I fajnie, no bo jest napisane po niemiecku, bo ona jest Niemką, to napisali dla wszystkich, żeby było wiadomo po niemiecku. To jeszcze raz wam pokażę, jest napisane i po niemiecku, i po turecku. Jest 2 lipca, jest adres cały podany tego wszystkiego, w jakim mieście, o której godzinie się zaczyna. Także idziemy na imprezę po 2 latach, bo wiecie co było, także idziemy się bawić. Co to dzisiaj za praca, Elif? Dzisiaj robimy co? Domowego kebaba! Robimy? Tata tutaj robi. Zaraz jakiś przepis i będziemy robić, tak? Robimy domowy chlebek, czyli takie tortilki. No ale zobaczcie, co zrobiła Elif. Co ty zrobiłaś tam? Co to będzie? He? Chlebek? No, na razie jest zabawa. Przestań się kiem. Nisa! A tutaj w przyspieszonym tempie pokażę wam, jak parzę turecką kawę. Przepis też jest oczywiście na kanale. Jak widzieliście, albo za chwilę zobaczycie, wpadła do nas ciocia, wujek z córkami. Zjedli oczywiście tego domowego kebaba zrobionego przez Hakana. Później zrobiłam turecką herbatę. No i już teraz pod wieczór robię, parzę w sumie turecką kawę, która była naprawdę bardzo, bardzo pyszna. Dziewczyny oczywiście się interesowały, co chwilę podchodziły tutaj do mnie, sprawdzały, jak ja robię tą kawkę. A zobaczcie, właśnie jedna już podchodzi. Oczywiście troszeczkę się speszyła, bo zobaczyła, że nagrywam, ale wszyscy oglądają moje filmiki, także wiedzą, że będą mogli się w nich później zobaczyć również. Miło było posiedzieć tak w rodzinnym gronie. Rzadko nam się ostatnio to zdarza, ponieważ ciocia dużo pracuje. Cześć, cześć, witam się z wami serdecznie z parkingu samochodowego. Strasznie dużo aut, ale jakaś taka cisza tutaj jest. Aut jest dużo w porównaniu do osób w tej galerii, bo ta galeria jest naprawdę bardzo mała. Tak, nie wiem, gdzie ci ludzie parkują, chyba tutaj, a idą może w miasto czy coś. Idę w poszukiwaniu prezentu, bo w czwartek idziemy na Hakana kuzynki, żeby zobaczyć dzieciątko malutkie, ich córeczkę. Hakana kuzynki córkę. Także mam fajny pomysł na prezent, dlatego musiałam przyjść jeszcze tutaj do galerii dokupić ubranko. W naszej galerii jak zawsze świeci pustkami. Nic nowego, zobaczcie, wszystko jest jakieś pozamykane, biura porobione, sklepy się pozamykały. I ja muszę iść do H&M-u, zobaczyć coś ciekawego ogólnie. O, dawno nie byłam. A tutaj, jak widać, Elin ze zmęczenia zasnęła na podłodze. Przyszłam jeszcze tak sobie z wami chwilę pogadać. Jest już późno, w pół do 10, a jest tak widno. Kupiłam to, co miałam kupić, ale pokażę wam to na następnym filmiku. Chciałam wrzucić w tym, ale bardzo bym chciała, żeby ten filmik pokazał się w środę, czyli jutro, a my do kuzynki idziemy w czwartek i ja się boję po prostu, że ona zobaczy to, bo oni oglądają moje vlogi, ona jak i mąż. Chciałabym to też wam wrzucić na story, ale tam też mnie obserwują, więc musicie zaczekać po prostu do czwartku, maksymalnie do piątku, co tam mnie fajnego kupiłam. Co jeszcze miałam wam powiedzieć? Było dużo pytań odnośnie Hakana pracy i na Instagramie dosyć często mnie pytacie,
i pytacie mnie też właśnie czasami pod vlogami, co robi mój Hakan, czym się zajmuje. Także już Wam opowiadam. Hakan zajmuje się tym, co najbardziej kocha, czyli samochody. Bardzo chciałabym Wam pokazać i powiedzieć troszeczkę o tym więcej, ale ja tego nie ogarniam po prostu i to będzie musiał on zrobić. I powiedział mi, że on to zrobi, on nagra dla mnie to, co jest potrzebne do filmiku i tak dalej, ale powiedział, że na razie w tym momencie nie, bo on nie chce zapeszyć. No wiecie, przesądny jest chłopak. Także, a jeśli chodzi o to, co robi, to ma... Patrzę, czy sąsiad nie patrzy. Ma własną działalność, otworzył sobie własną... Otworzył, tak się mówi? Ma własną działalność i nawet mu to fajnie idzie. Ma sporo klientów. Czasami bywa tak, że przyjeżdża do domu i jest bardzo, bardzo późno, wyjeżdża wcześniej, wraca późno. Czasami jest tak, że po prostu zrobi pracę w ciągu 2-3 godzin i ma czas wolny i jest na test, to też jest właśnie plus tej pracy, że no po prostu niektórzy muszą pracować 8 godzin, żeby zarobić jakąś tam dniówkę, a on może to zrobić w ciągu czasami nawet 10 minut, także... No, są plusy i minusy ten jego pracy, a czasami ma taki natłok roboty, że po prostu musi siedzieć, nie siedzieć, no nie musi siedzieć cały dzień w niej, no ale po prostu stara się robić wszystko najlepiej, tak jak potrafi. On kocha pracować, on nigdy się nie był leserem i ja to u niego bardzo szanuję, bo czy pracował kiedyś w fabryce jednej, drugiej, czy tam trzeciej, czy gdziekolwiek indziej, to on zawsze lubią wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Także z tego jestem bardzo dumna też właśnie, że mogę się Wam pochwalić, że mój Turek nie jest leserem. O, bo znam takich, co są. Znam takich, co są. Znam takich, którzy siedzą latami na socjalu. A znam takich właśnie, co się tutaj urodzili i po prostu im się nie chce pracować. Nie trzeba daleko rzucać kamieniem. Wystarczy spojrzeć na stronę ciotki. Nie będę już mówiła, kto, co, jak. Ale tam też są takie elementy. No także ja się cieszę, że mam pracowitego męża i tyle w temacie. Także obiecuję Wam, że na pewno nagramy. Ja kiedyś miałam w ogóle nagrane jakieś filmiki, nawet wysyłałam Kasi, polskiej mamie w USA, ale powiem Wam, że coś mi się stało właśnie, nie wiem, czy wykasowałam, czy co. Muszę zerknąć w ogóle, czy to mam. Jeśli bym miała, to bym Wam pokazała mniej więcej, jaki ma sprzęt, co musiał sobie kupić i tak dalej. A jeśli nie mam, no to po prostu Wam nie wrzucę, a z chęcią Wam któregoś dnia po prostu nagramy jakiś fajny filmik razem. W czwartek nam się właśnie też szykuje news, że idziemy na 14 do kuzynki, to jeszcze jedziemy na takie party do jego klientów, powiedzmy. Także mam nadzieję, że będę mogła coś tam dla Was nagrać i będziecie mogli tak mniej więcej zobaczyć, co tam się dzieje. Ogólnie to też są Turcy, jego klienci i oni tam mają różne zapotrzebowanie, bo i lakierowanie aut i tak dalej, i tak dalej. A mój Hakan robi troszeczkę co innego, chociaż lakiernikiem też jest, może też to wykonywać tą pracę, nie ma żadnego problemu. Chociaż tym się nie zajmuje, zajmuje się czymś innym. No ale to Wam pokażemy później, jak już się wszystko uspokoi. Firmę ma dopiero dokładnie chyba końcem marca otworzył, czy początkiem kwietnia, już nie pamiętam. Także żeby nie zapeszać, na razie Wam nic takiego nie będę pokazywać. W tle możecie słuchać sąsiadów, bo oni lubią przesiadywać wieczorami i nocami, także no, siedzimy sobie, ja gadam do Was, oni sobie tam rozmawiają, także nie ma problemu, mi to akurat tam nie przeszkadza. Coś jeszcze miałam Wam mówić, odnośnie czego? Zapomniałam. Tak, mamy od paru dni fajną pogodę, jest naprawdę gorąco, gorąco. No i jak wiecie, większość czasu właśnie staramy się przebywać na zewnątrz. Ja też nie wszystko nagrywam. Dzisiaj właśnie byłam godzinę, może normalnie mnie zatykam. Byłam też godzinę na tarasie u cioci, później znowu się spotkałyśmy. Wczoraj oni byli u nas, co też już widzieliście i posiedzieli nawet sporo, bo przyszli o 18. Ich córka przyszła o 17, oni o 18, a wyszli przed 22. Także fajne takie posiedzenia, siedzieliśmy sobie tutaj na balkoniku, fajnie, ciepło, kawusia, herbatka, no i właśnie ja uwielbiam to wiośnie i lecie, że można się spotykać ze wszystkimi, tak nawet
przytupnąć pod balkonem i pogadać, bo wiecie, jest ciepło, można wyjść normalnie, pogadać i tak dalej, i tak dalej. Także korzystajmy z tej pięknej pogody, dopóki mamy piękne słoneczko. Także ja się oczywiście rozgadałam, mam takie skoki właśnie, że bardzo muszę się wygadać, wypowiedzieć, nagrać, bo normalnie aż mnie ręka świeżbi, jak nie mam tego telefonu i nie mogę Wam czegoś tam przekazać, o czymś z Wami pogadać, bo ja bardzo lubię do Was mówić, lubię z Wami rozmawiać, lubię właśnie nagrywać te filmiki dla Was, dlatego czasami po prostu mam taką potrzebę i lubię sobie usiąść i po prostu pogadać. No ale dobra, bo ten filmik w końcu będzie flaki w oleju. Flaki z olejem w oleju. Dobra, nieważne, że już się nie motaj. Także ja już będę się dzisiaj z Wami żegnać. Jest 9:30. Idziemy sobie jakiś serialek jeszcze włączymy i nie wytrzymam, tak mnie normalnie zatyka. Dobra, zaraz mi gardło też siądzie, także życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. W zależności skąd mnie oglądacie, oczywiście łapka w górę, tak jak zawsze. I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku.